Dzień dobry Państwu, Radosław Wąs, zapraszam na samorządową rozmowę dnia. Dzisiejszym moim Państwa gościem jest Pan Prezydent Miasta Kutno, Pan Zbigniew Burzyński. Dzień dobry Panie Prezydencie. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie Prezydencie, rok miniony, ale i też lata kolejne to bardzo obfity budżet, obfity między innymi w inwestycje. Jak one się układały w roku ubiegłym, co już wiemy, że udało się zrealizować, a co jeszcze będzie rozciągnione na lata kolejne? Rzeczywiście mamy już właściwie trzecią dekadę lutego, a więc wyniki za rok ubiegły mamy już w pełni podliczone. Ta część cyfrowa jest jakby już dokonana. Natomiast jeszcze jest część opisowa, która niebawem będzie przygotowana, przekazana do Rady. Także mamy już to dokładnie wszystko policzone. Już o tym mówiliśmy. Niewiele się te wyniki zmieniły, bo obecnie przy tych systemach komputerowych to prawie wszystko jest natychmiast wprowadzane, a więc małe tylko rozbieżności. A więc przede wszystkim zawsze dochody są na poziomie 95%, a więc całkiem dobrze. Dochody bieżące, a więc te bardziej zależne tu od nas, które wpływają z naszych podatków, opłat różnych lokalnych na poziomie 97%, to też dobrze. Jedna pozycja nam się troszeczkę tak jakby gorzej wygląda, to jest dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych, terenów, obiektów, mieszkań. To po prostu nie wykonaliśmy, nie doszło do sprzedaży dwóch działek w dzielnicy Sklęczki, po prostu inwestorzy w ostatniej chwili, można powiedzieć, się wycofali, a to jest znacząca kwota, bo prawie bliska 6 milionów złotych. No, to jest odczuwalne w sumie w budżecie, bo budżet to co wchodzi, jest jakby podzielone. No, trzeba było troszeczkę później jakby to wszystko poukładać. No, jeśli chodzi natomiast o wydatki, no to wydatki bieżące zawsze idą w pełni, no bo to są te wydatki bieżące, pensje, wynagrodzenia i te środki na utrzymanie obiektu i tak dalej. Na całą tą działalność podstawową i zawsze pewna rozbieżność jest w stosunku do planu, jeśli chodzi o wydatki majątkowe, czyli inwestycje w zasadzie. Te inwestycje są tak planowane, że niektóre inwestycje zaczynają się jesienią, bo pieniądze wchodzą przez 12 miesięcy, a więc nie skumulujemy wszystkiego nagle. No i te inwestycje nie są wykonane. Niezakończona była ulica Peowiacka i ulica Krzywa. Te ulice przeszły i są w tej chwili kontynuowane, chociaż bym powiedział w zasadzie, że Peowiacka została już zakończona, przynajmniej to, co miało być zrobione, a więc chodniki, krawężniki. Obecnie będzie jeszcze wykonana nawierzchnia asfaltowa, nakładka asfaltowa, już jest po przetargu, także jak będzie pogoda pozwoli i już wytwórnia masy bitumicznej będzie uruchomiona, to będzie to zrobione. Natomiast trwają pracę jeszcze na ulicy Krzywej. Tak troszkę z przerwami, bo mimo, że ta zima jest łagodna, ale niekiedy jednak wyskoczą takie dni mroźniejsze. Tam jest ta część, która jest zrobiona od strony, można powiedzieć, południowej do ulicy Kolumba. No to może gdzieś za miesiąc będzie skończona i niebawem też kanalizacja deszczowa na całej długości. I to przeszło, a to w sumie, szczególnie Krzywa, dosyć duże zadanie. No i są jakby na przejściu roku dwa zadania już związane z funduszami unijnymi. Jeden to jest budowa domu seniora, który tu jest w pobliżu właśnie redakcji, który prace praktycznie całą zimę idą, bo budynek był już późną jesienią, właściwie na początku zimy, grudnia, jakby postawiony, zadaszony, a więc instalacje wewnętrzne są robione, nawet już kafelkowanie i myślę, że ten termin, który był przewidywany, a więc koniec maja, początek czerwca, oddanie do użytku tego obiektu chyba jest niezagrożony, myślę, będzie spełniony. Drugie zadanie, które jest jakby realizowane jakby w całej ciągłości, to jest to związane z transportem niskoemisyjnym. Co się wiąże z tym zakupem autobusów, ale to będzie lekko później. Pierwsze rzeczy, pierwsze jakby fragmenty tego zadania to przygotowanie bazy MZK i to jeszcze trwa. Niebawem będą już odbiory tego budynku administracyjnego, gdzie będzie sprzęt techniczny, informatyczny i tak dalej. Plac ten manewrowy jest już wykonany. Również zatoka przy dworcu PKP jest wykonana. Także ta część taka inwestycyjno-budowlana będzie zakończona. No i jeszcze będą teraz przetargi niebawem na wiaty przystankowe. To jest 50 wiat, w tym 12 wiat podświetlanych.
zbudowanych. I później już będzie zakup autobusów przez kolejne 2 lub 3 lata, w zależności jak się potoczą przetargi. No i to tak jest kontynuowane. Natomiast pozostałe zadania, te duże, jeszcze jakby oczekują, są na różnych etapach. W pierwszej kolejności jest przygotowywane do przetargu i być może pod koniec lutego, teraz początek marca, będzie ogłoszony przetarg już na realizację tego projektu tak zwanego Zielona Oś Miasta, czyli ta ścieżka rowerowa Dybów, Sklęczki i szereg tam innych, między innymi Rozarium. Więc to by było chyba najszybszy, najpierwszy z przetargów tych dużych ze środkami unijnymi. Drugi to byłby Plac Wolności. Plac Wolności, który byłby też już pod koniec marca przetarg. I później przekazania placu budowy, także no, gdzieś maj, może czerwiec, prace by się rozpoczęły. A, i tutaj bym powiedział, w ramach tego zadania rewitalizacyjnego z Placem Wolności jest związana też modernizacja Urzędu Stanu Cywilnego, tak zwanej willi Troczeckiego. Tu już jesteśmy po przetargu, wykonawca jest wyłoniony, 6 marca nastąpi przekazanie placu budowy. Także, no, może to będą utrudnienia, może nie, no, Urząd Stanu Cywilnego będzie przeniesiony czasowo na okres tej modernizacji, która potrwa do października, będzie przeniesiony do Urzędu Miasta. W tej części właśnie od strony południowej. Tam będą biura, a więc zgłaszanie urodzin, zgonów, tam się będzie odbywało. Natomiast śluby będą się odbywały na sali konferencyjnej, tej dużej, na której się odbywają spotkania Rady Miasta. Także to przez parę miesięcy będzie takie troszeczkę zmiany. W tej chwili również wykonuje się dokumentacja na rewitalizację, odbudowę w zasadzie Pałacu Saskiego i tych wszystkich obiektów, które tam mają powstać. To jest termin do połowy maja, a więc później jeszcze przetargi. No, także może w połowie lata ta inwestycja by ruszyła, jeśli chodzi o to. Niebawem też będzie przetarg już, bo jest dokumentacja wykonana na modernizację tego budynku tu przy Wyszyńskiego, go na żłobek miejski, taki dosyć duży, bo to 50-miejscowy żłobek, gdzie 20 miejsc dla dzieci małych do roku i 30 od roku dla 3. I to jest też do ukończenia do października, tak żeby jak się zacznie rok szkolny, no to tak, żeby to też już było gotowe. A więc tych zadań jest widać dużo, oczywiście są zadania jeszcze drogowe, tradycyjne, prawda, na które w tej chwili wykonywane są dokumentacje. Praktycznie tylko w tej chwili może być niebawem przetarg na drugą część ulicy Krzywej, tak od Kolumba w stronę torów kolejowych tutaj w kierunku północnym, tak żeby tą krzywą już zamknąć, dokończyć. Natomiast wszystkie pozostałe te zadania będą, no, są wykonywane dokumentacje. No i w zależności w jakiej kolejności by te dokumentacje spływały, tak będą uruchamiane przetargi. To są takie dwa duże zespoły, można powiedzieć. Jeden zespół ulic to jest tam w dzielnicy, w rejonie ulicy Piwnej, to jest ulica Przechodnia, Gliścińskiego i Górskiego. To jest taki zespół jakby 3 ulic. To tak wynika technicznie z możliwości instalacji wodnych, sanitarnych i tak dalej. I drugi zespół to ulica Filipowicza, Gruszcińskiego i Wituszyńskiego. Natomiast pozostałe przypadki to są już ulice pojedyncze, niektóre bardzo małe, jak Pogodna, no ale to jest ulica taka gruntowa, niedaleko za cmentarzem, można powiedzieć w środku miasta. Ta? Również modernizacja ulicy Matejki, Chopina, dalsza część od właśnie tam, powiedzmy od Orzeszkowej w stronę trasy 92. I również jeszcze jest przewidywane rozpoczęcie prac związanych z modernizacją ulicy Zimowej, wcześniej jeszcze modernizacja ulicy Reja i budowa takiej nowej ulicy Kukułcza, która umożliwi dojazd do budowanego hospicjum. Zarząd hospicjum przewiduje na jesień uruchomienie, otwarcie już tego hospicjum, a więc musimy zapewnić tam dojazd i to by była budowa ulicy Kukułcze łącznie z instalacjami sanitarnymi i wodociągiem. Także rok jest bogaty, bardzo bogaty. No, ten budżet inwestycyjny na ten rok jest przewidywany 67 milionów, to jest, bym powiedział, rekordowa kwota, bo budżet też jest rekordowy, 250 milionów, no bo tu jest dużo tych środków unijnych. I to jest ten rok, 2018, 2019, no i kończenie tych wszystkich zadań byłoby gdzieś w roku 2020, tak żeby później można było już to wszystko rozliczyć.
To, co pan prezydent powiedział, może tak widzom też zwizualizujmy, są dwa zasadnicze bloki. Jedne to są przebudowy, modernizacje budynków, tak, instytucji tak. także, a drugi to są te inwestycje drogowe, które mam. Tak. Jeszcze wśród tych środków unijnych tutaj warto powiedzieć o Miejskiej Powiatowej Bibliotece Publicznej, która również... Też dokumentacja jest w tej chwili, właśnie to zapomniałem powiedzieć, jest opracowywana dokumentacja techniczna i gdzieś... W okresie, no może maja, czerwca ta dokumentacja będzie, a więc w okresie lata gdzieś ogłoszony byłby przetarg. Te wszystkie zadania są typu dwuletniego. To nie są, że to jak się teraz zacznie, to za parę miesięcy będzie. To są duże zadania. To są zadania, tak jak powiedzmy modernizacja Pałacu Saskiego z przyległościami, to około 17-18 milionów. Plac Wolności z Rynkiem Zduńskim prawie 20 milionów. A więc to są potężne zadania. No i z tym się wiążą ogromne obawy. Przy obecnie wzrastających cenach i materiałów, i robocizny, nie wiem, jak te przetargi wyjdą. Czy starczy nam pieniędzy można? No właśnie, bo to, co się udało pozyskać, to te pieniądze to są na tamte czasy. I są na tamte czasy, to są pieniądze sztywno tak. zapisane w umowach z Urzędem Marszałkowskim. Teraz każda zwyżka no na przetargu, to jest dołożenie swoich środków finansowych. Także to jest bardzo poważne. Na razie można powiedzieć, że ten przetarg, który był na Urząd Stanu Cywilnego, jest dobrze. Też był wyżej, ale nie jakoś drastycznie, także, że to jest. No również teraz przymierzamy się jeszcze ponownie ogłosić przetarg na budowę tego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Tam troszeczkę nastąpią jakby troszkę, jak to się mówi, odchudzenie troszeczkę tego projektu, żeby obniżyć kwotę, no bo to, co było na tym przetargu jednym czy drugim, to są kwoty nie do przyjęcia. Bo wzrost o 50% w stosunku do kosztorysów inwestycyjnych to jest za dużo, to jest niemożliwe. Wszystkie chyba samorządy, zarówno miejskie, powiatowe, mają teraz ten sam problem z przetargami. Dokładnie. Jak rozmawiam z kolegami wójtami, burmistrzami czy prezydentami z innych miast, jak spotykamy się gdzieś tutaj w Łodzi na różnych forach, to mają ten sam problem. To jest ogólnopolski, to jest właśnie, no właśnie problem materiału. Panie prezydencie, z czego to wynika? Jedno to jest praca. Dwa, z braku ludzi. Na przykład firmy budowlane, robiące materiały budowlane, mogły pracować, miały więcej ludzi, mogły pracować na więcej, no, na dwie zmiany, czy nawet więcej. Teraz ograniczają, bo nie mają ludzi, a w związku z tym też i podnoszą ceny, bo te materiały, no to jest popyt, podaż. Jak jest mało materiałów, to ktoś kupuje za wyższą cenę. I to jest jeden element. No dwa, no to w samym wykonawstwie już jest. Pracownicy chcą więcej. No zresztą wiemy, że te wynagrodzenia za rok ubiegły podniosły się o ponad 7%. To jest dużo. My to na przykład obserwujemy w podatku PIT, który mamy. Przecież to, co było planowane przez Ministerstwo Finansów dla nas, to de facto wpłynęło o ponad 1 000 000 złotych więcej. Ale no, to jest efekt też wzrostu płac. No, u nas chociażby też jeszcze zwiększonego zatrudnienia w dzielnicy Sklęczki, bo my robimy takie badania statystyczne, nie statystyczne, to są badania dokładne. Dokładne badania tych wszystkich zakładów w dzielnicy Sklęczki. I dwa razy do roku. W styczniu to jest jakby na stan na koniec grudnia i drugie w lipcu na stan 30 czerwca. I w połowie tamtego roku, w czerwcu, było załamanie, spadek zatrudnienia. To się wiązało z tymi perturbacjami własnościowymi. Kupno przez Animex z tych dwóch zakładów Piniego, to już się działo w Mondim i tak dalej. Ale za to w drugiej połowie roku podskoczyło zatrudnienie o 400 osób, już ponad 400 osób. Także doszło już do wyżej tego poziomu, prawie 8 tysięcy. No i to się przekłada też na dochody. Ale generalnie to jest pewien problem później już w samych tych przetargach, w kosztach, cenach. Zresztą mieliśmy w ubiegłym roku spadek bezrobocia. Tam była najniższa w powiecie od iluś tam lat stopa bezrobocia. I w powiecie, i w mieście, bo my obserwujemy w mieście przecież, i ja dokładnie pamiętam stan na koniec grudnia, który jest taki ważny. To jest 1395 osób zarejestrowanych. Jak porównamy kiedyś, to jest typu 5-6%, jeżeli przeliczyć by na stopę. A było 26% kiedyś. I to ta ilość, to już jest tak, że to jest problem z pozyskaniem pracownika, który byłby kwalifikowanym, wartościowym pracownikiem. To są różne już przypadki w takiej niedużej stosunkowo grupie. Wielkie inwestycje miejskie, na które udało się pozyskać środki zewnętrzne, środki unijne. Tutaj też do tej beczki miodu, łyżka, dziegciu,
No bo ta perspektywa finansowania się powoli będzie kończyć. To chyba 20 rok, tak. I praktycznie na razie koniec. No i widzimy, że te perturbacje różne mogą zakłócić lata następne, prawda? Czyli okres 21-25. No ale myślę, że władze sobie poradzą z tym, żeby nie było to drastycznie, bo wiele instytucji jest jakby takich rozpędzonych z zatrudnieniem, z możliwościami swoimi przerobowymi, zdolnościami produkcyjnymi, i teraz ograniczenie środków będzie dla nich kłopotliwe. Panie prezydencie, i budżet na 2018 rok, o którym już mówiliśmy, ale przypomnijmy, czy tam będą jakieś radykalne zmiany, radykalne przesunięcia, jeśli chodzi o inwestycje? Nie, znaczy, jakichś radykalnych to jeszcze w tej chwili to nie planujemy, w tym momencie. Natomiast będziemy bardzo bacznie obserwować, co się będzie działo po pierwszych przetargach, tych dużych. Bo być może trzeba będzie tak zrobić, że dokładać, jeżeli nie będą to jakieś drastyczne kwoty, dokładać do tego, co już się zadziało, i ewentualnie przesuwać, żeby to, bo jest piętrzenie na lata 18-19, żeby coś przesunąć jeszcze ewentualnie na 20 rok. My już wystąpiliśmy z pytaniem do Urzędu Marszałkowskiego, jakie są możliwości zmiany harmonogramów. No bo wtedy wiadomo, no jak rozłożymy to na 3 lata z możliwością rozliczenia jeszcze w 2021 roku, no to by nam na pewno to ułatwiło. A jeszcze przecież myślimy o innych rzeczach, które są poza tymi rzeczami, które gdzieś są tam w opracowaniach, jak chociażby sprawa tej przeprawy drogowej na końcu Grunwaldzkiej, to jest bardzo istotna z punktu widzenia jakby no, komunikacyjnego miasta i pracujących wszystkich na sklęczkach. To jest bardzo ważna rzecz, która no, na razie nie widać na to jakichś środków możliwości zewnętrznych. Koncepcja jest przygotowana, jest w uzgodnieniach, teraz będzie dokonana zmiana planu miejscowego, gdzie już ta droga i jej przebieg będzie wysowany. Oczywiście wiemy, że to będzie z perturbacjami, bo nie wszystkim się to podoba, no ale to są takie, takie jest jakby życie w mieście. To nie wszystko, to nie jest, że około jest las, cicho, spokojnie. To się wiąże z pewnymi uciążliwościami, z hałasem i tak dalej, no ale to jest miasto, ono musi spełniać funkcję nie jednostek, tylko całej populacji, całej grupy mieszkańców. I nie można też zatrzymać się na tych inwestycjach, które są już realizowane, a nie myśleć o kolejnych. Także... Tak jest. Wreszcie miasto żyje i to się wydaje, że na dzisiaj już nic nie ma, prawda? O, to się zrobiło, to się zrobi. Nie. Życie pewne rzeczy wymusza, pokazuje doświadczenia innych miast czy gmin, pokazują, że coś jest nowego zrobionego, nowe jakieś rozwiązania. Także to jest żywy organizm. Panie prezydencie, możemy sobie życzyć, żeby ten budżet się ziścił, kolejne projekty. Żeby go zrealizować, tak jest. Jak najbardziej. Dziękuję panu prezydentowi. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. I ja również dziękuję państwu. Przypomnę, moim państwa gościem był pan prezydent Zbigniew Burzyński. Do zobaczenia.